Cześć kochani, ten film dedykuję wszystkim zapachomaniaczkom, które w szczególności uwielbiają, podobnie jak ja, woski z Yankee i Kringle Candle. I słowem wstępu powiem wam, że mój mąż jeszcze o niczym nie wie, także on się z tego filmu dowie, ile zapachów kupiłam. A on jest bardzo, ale to bardzo wymagający, jeżeli chodzi o zapachy i niewiele zapachów mu się podoba, jeżeli chodzi o woski. A ja z kolei nie wyobrażam sobie, aby jesienią i zimą jakiegokolwiek dnia w moim domu pięknie nie pachniało. Szczególnie, że w tym domu dużo czasu spędzamy. Tak więc okazało się, że mam dwa woski napoczęte, tylko dwa w swojej kolekcji i pojechałam czym prędzej do kosmetykomanii, żeby uzupełnić zbiory. I tutaj będą też woski Yankee z kolekcji Halloween, także zrecenzuję wam wszystkie te zapachy, powiem wam co czuję, tak, żeby wam przybliżyć te zapachy i na końcu ogłoszę rozdanie, ale to rozdanie będzie na moim Instagramie, a nie tutaj, bo ostatnio było rozdanie na YouTubie, więc teraz chciałabym też coś dla Instagramowiczów zorganizować. I tak, zaczynamy. I jeszcze słowem, kolejnym słowem wstępu, to tak jak już wspomniałam, ja te zakupy zrobiłam w drogerii Kosmetykomania na miejscu tutaj w Gdańsku, ale oni mają też sklep online, więc postaram się wynaleźć na ich stronie linki do tych produktów, jeżeli w ogóle to wszystko mają na stronie, bo szczerze mówiąc nie wiem, i umieścić je na dole pod filmem. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę kupić coś podobnego po moich opisach, to będzie mi bardzo miło i dajcie koniecznie znać, jeżeli tak się stanie. I zaczniemy od jednego akcesorium, które kupiłam do palenia wosków, i to jest kominek, który już dawno chciałam kupić. To jest kominek z Yankee i on ma tutaj takie piękne, wyrzeźbione jakby kwiaty. Oni mają naprawdę przeogromny wybór tych kominków. Zobaczcie, to jest prosta forma, wszędzie pasuje, a takim gadżetem, taką wartością dodaną jest właśnie ten motyw kwiata, który no nie pod każdym kątem widać, także bardzo mi się to podoba, ja lubię takie nieoczywiste rzeczy. I ten kominek, on jest ogromny, to możemy włożyć cały wosk i go dwu- albo trzykrotnie sobie wypalić. I ten kominek kosztował chyba 42 albo 43 zł, także naprawdę bardzo mi się podoba. Były też takie kominki dwukolorowe, biało-szary też mi się spodobał, ale w końcu wybór padł na to. Dobra, zaczynamy. I tak, od razu wam powiem z góry. Ja poprosiłam w sklepie, aby... dobra, jeszcze raz. Wróć. Poprosiłam w sklepie o podzielenie tych wosków na kategorie, wiedząc, że będę chciała nagrać ten film o zapachach właśnie jesiennych, o nowościach oraz o zapachach, które osobiście uwielbiam od lat i zawsze je kupuję i wypalam je na zmianę z nowościami. Tak więc tutaj będą zapachy takie moje flagowe. Tutaj mam zapach z Kringla, chyba kupiłam same nowości, także podzielę się też z wami. Ale zacznijmy od Yankee. Przepraszam was za ten hałas. Dobra, tutaj zostawiamy sobie Kringla, a w rozdaniu będzie do wygrania coś i z Yankee, i z Kringla, także będzie ciekawie. I teraz zaczniemy od tej kolekcji halloweenowej, bo jak tylko weszłam do kosmetykowani i wdałam się w rozmowę ze sprzedawcą, to pierwsze ku czemu skierowałam swoje kroki, to były te zapachy halloweenowe. Już wam mówię, jakie to są zapachy. I te woski kosztują 9 zł z Yankee, a Kringla kosztują 11,90. I tak, pierwszy zapach to jest Candy Corn, taki pomarańczowy, i on jest bardzo słodki, cukierkowy, ale ja tutaj wyczuwam nutę takiego anyżu. Także to nie jest taki zapach, który będzie taki mydlący, tylko taki bardziej głęboki, mistyczny, ale też właśnie z przewodnią nutą słodyczy, którą uwielbiam. Kolejny zapach to jest Forbidden Apple, czyli zakazane jabłko, i on pachnie jak... Wróć. Ten zapach pachnie jak jabłko połączone ze świerkiem. Tak mi się kojarzy ten zapach. Jak takie... Właśnie tutaj są dwie nuty zapachowe. Jest i jabłko, i są takie drzewa iglaste. Także
ten zapach będzie bardzo fajny na przygotowania do świąt, bo on mi się kojarzy trochę ze świętami Bożego Narodzenia, może nawet bardziej niż z Halloween, ale wiecie, amerykański Halloween jednak trochę się różni od tego naszego, które my tutaj obchodzimy z dziećmi. I ostatni zapach z tej serii, słuchajcie, Witch's Brew, i on moim zdaniem pachnie trupem. Naprawdę, z ręką na sercu. Tutaj też czuć coś anyżowego. On pachnie trochę kurzem, takim starym pomieszczeniem, aż mam ciarki, jak o tym mówię. On pachnie jak strych u moich rodziców. To jest bardzo dziwny zapach, ale bardzo wam go polecam. Jak będziemy w tym roku organizować imprezkę Halloween, taki kinder bal dla naszych dzieci, to już jest nasza tradycja, to na pewno zapalę tę świeczkę. To jest świeczka typowa na imprezę Halloween. Także polecam. Teraz kolejne zapachy z nowości jesiennych z Yankee. Pierwszy to jest Ebony and Oak. I to jest zapach szyszek. I on jest taki lekko pudrowy. I ma w sobie coś takiego jakby skórzanego, pachnie trochę skórą, jest naprawdę fajny, też taki tajemniczy i będzie bardzo fajny na jako tło, takie tło, kolacja we dwoje, wiecie, romantyczny wieczór i te sprawy, ten zapach mi się tak kojarzy. Kolejny to jest Honey Clementine i on jest żywy, pachnie mandarynką i miodem, tak jak nazwa wskazuje. Ale on mi się kojarzy z kosmetykami, takimi żelami do mycia ciała, które dodają energii, pobudzają. Tak więc ten zapach jest dla osób, które lubią właśnie takie żywe zapachy, które dodadzą im energii. Dalej mamy All Tonight, czyli mamy noc jesienną. Wow! I ten zapach jest taki bardzo elegancki i on pachnie takimi fajnymi, jesiennymi perfumami, takim zapachem, nie wiem z czym to mi się kojarzy, z jakimś Diorem męskim, ale on nie pachnie jak męskie perfumy, on pachnie jak takie perfumy unisex. Jest właśnie taki tajemniczy, będzie fajny do zrelaksowania się, tak? Jestem ciekawa, jak wam się podobają moje opisy, bo pierwszy raz opisuję zapachy. Dalej, mamy zapach rabarbarowy, nie przeczytam tego. Zapach krambla rabarbarowego i on pachnie jak ciasto z rabarbarem, naprawdę. Ale powiem wam szczerze, że rabarbar mi się kojarzy z końcówką lata i ten zapach kojarzy mi się z naszym wyjazdem w góry i blisko domków, które wynajęliśmy, był taki sklep osiedlowy, w którym można było kupić ciasta z blachy krojone, wiecie, własnego wypieku i ten zapach mi się kojarzy z takim ciastem. Także to jest zapach dla osób, które lubią rabarbar i które tęsknią za latem. Mimo, że to jest zapach jesienny. Dobra. I teraz mam zapachy, które kupuję często i do nich wracam. Pierwszy to jest wanilia. I to jest świeża, pobudzająca wanilia. To nie jest taki zapach wanilii, który jest przytłaczający, od którego boli głowa, bo takie wanilie też są, szczególnie jeżeli chodzi o olejki, ale on jest taki poprawiający humor. Nie wiem, czy wiecie, ale badania amerykańskich naukowców dotyczące wpływu zapachów na nastrój ludzki udowodniły, że wanilia niesamowicie poprawia humor. I to każdemu bez względu na preferencje, także to jest taka ciekawostka. Shea Butter to jest zapach, który podpatrzyłam u Oli M, jak byliśmy u niej w Łodzi. I on jest taki bardzo pudrowy, to jest zapach dla osób, które lubią takie pudrowe klimaty, tak jak ten zapach niemowlaka, nie pamiętam jak on się nazywał, Baby Powder chyba? Bardzo podobne nuty. I on pachnie właśnie taką świeżością, proszkiem do prania, także nie każdy lubi takie zapachy i ja za nimi przepadam. I dalej mamy różowy hibiskus, wszystkie zapachy kwiatowe, tak jak tutaj mam Tahitian Tear Flower, to jest mój ulubiony zapach kwiatowy, który mi się kojarzy z Grecją, o czym wam już kiedyś mówiłam. A ten hibiskus pachnie hibiskusem, po prostu. To jest świeży, piękny, romantyczny zapach,
który jak go odpalicie sobie w domu wieczorem, to poczujecie się tak jak w ogrodzie kwiatowym w środku lata. Także ja bardzo lubię takie kwiatowe zapachy i też waniliowe i świeże, które jak mam gorszy dzień i wieczorem chcę sobie poprawić humor, to właśnie te zapachy mi w tym pomagają. Do tego lampka dobrego wina, jeżeli jesteście 18+, ulubiona muzyka i naprawdę jest znacznie lepiej. I Honey Blossom to jest jeden z moich ulubionych zapachów, do którego ja wracam wiecznie. On jest taki, on pachnie jak świeżo rozkwitające kwiaty i on mi się bardziej kojarzy z wiosną i z łąką niż z ogrodami. Z takim miejscem, gdzie latają pszczółki i w tle właśnie jest taki zapach jakby miodu, czegoś świeżego, przyroda budząca się do życia, tak mi się ten zapach kojarzy. I kolejne cztery zapachy, do których wracam i potem już przechodzimy do Kringla. Gdyby mnie ktoś zapytał, które zapachy wolę, to nie wiem, tu mam, w tej firmie mam swoich ulubieńców i w tej. Kringla się wygodniej używa, o, bo tutaj jednak te woski, jak je przetniemy na pół, one się kruchszą i w ogóle. I tak, tutaj mam zapach Dreamy Summer Nights i to jest zapach bardzo specyficzny. Trudny do opisania. On jest świeży, ale jest też tajemniczy. Wszystkie w ogóle te ciemne zapachy mają w sobie coś takiego tajemniczego. I ten zapach mi się kojarzy z takim pójściem do lasu późnym wieczorem, ale jesienią. Mimo że on ma summer w nazwie, to mi się kojarzy z takim zapachem wilgotnych liści, które spadły z drzewa. I właśnie z jakąś taką tajemnicą, z tym, że nie wiemy, co się czai za drzewem, jak jest ciemno. No tak mi się kojarzy. Dalej mamy Sunset Breeze. W ogóle to jest chyba kolekcja letnia, tak mi się wydaje. Sprawdzę jeszcze na stronie. Sunset Breeze to jest zapach brzoskwiniowy, bardzo pozytywny, bardzo świeży, bardzo taki też kojarzący się z kosmetykami, ze spa, z fajną kąpielą. Także on będzie fajny do łazienki, jak będziecie brać sobie relaksującą kąpiel czy prysznic, no to jak najbardziej. I Passion Fruit Martini, zapach bardzo żywy, też taki tutaj czuć trochę, mandarynek, chociaż to jest Passion Fruit, ale tak mi się kojarzy, że on jest taki bardzo egzotyczny i też będzie bardziej według mnie pasował do relaksu w łazience niż spędzania czasu przed telewizorem czy przy książce w sypialni. I ostatni zapach to Flowers in the Sun. To jest żółty wosk, jak widzicie. I on ma też w sobie coś owocowego i ma w sobie trochę miodu i ten zapach już będzie bardziej pasował właśnie do otulenia całego mieszkania, przedpokoju, dużego pokoju, w którym spędzacie wieczór. I on jest pobudzający, świeży, raczej nie jest właśnie z tej grupy zapachów relaksujących. Także jeżeli chodzi o Janki, to wszystko, mówiłam wam, że dużo tego kupiłam. Piotr, mam nadzieję, że mnie zrozumiesz, wiesz, że to moja pasja. I teraz przejdziemy do zapachów z Kringla i zapach, który mnie po prostu sprawił, że padłam. Mi się wydaje, że w Kringlu jest dużo więcej takich bardzo kreatywnych zapachów i one są... one troszeczkę inaczej otulają wnętrza. One są takie bardziej miękkie, można powiedzieć. Są takie delikatniejsze niż Kringle. Kringle ma dużo takich zdecydowanych, mocnych zapachów. Yankee ma takie zdecydowane, mocne, a Kringle ma takie właśnie... takie delikatniejsze, tak spójniej otulające właśnie wnętrze. Tak mi się wydaje. I pierwszy zapach vanilla latte, fajnie wam pokazuję. I on pachnie jak waniliowe latte. Jest bardzo ciepły, bardzo fajny do relaksu. Tak naprawdę w całym domu ten zapach może się roznieść i będzie wszędzie pasował. No jest przepiękny, bardziej relaksuje niż pobudza, także bardzo wam polecam. Frosted Mahogany to kolejny zapach i on pachnie jak delikatne męskie perfumy, ale nie takie duszące. Ja na przykład nie lubię zapachów męskich perfum, tak jak Greya z Kringla, a ten mi się bardzo podoba. On pachnie jak męskie perfumy, ale takie bardzo delikatne. On pachnie trochę takim mrozem, takim mroźnym dniem, tak mi się kojarzy. Dalej mamy
comfy sweater, czyli wygodny sweterek. I to jest zapach taki delikatnie pudrowy, z wyczuwalną nutą czegoś słodkiego. Jest taki bardzo świeży, bardzo elegancki i ten zapach by mi pasował do spa, do jakiegoś spa, na fajne zabiegi. Także, ale to nie oznacza, że on nie pasuje do relaksu przy książce w sypialni, bo uważam, że on pasuje wszędzie, jest naprawdę piękny. I kolejny to Eucalyptus Mint. I to jest zapach, który naprawdę łączy w sobie taki pobudzający eukaliptus ze świeżą miętą. I on będzie fajny do pobudzenia. Jeżeli nie będziecie chcieli się tak, wiecie, zrelaksować, odpłynąć, tylko bardziej pobudzić. Nie wiem, jak siedzicie, pracujecie w domu, tak jak ja, mam do napisania jakiś artykuł i chcę się pobudzić i chcę, żeby fajnie pachniało w domu od rana, to sobie zapalę to. Tak mi się właśnie kojarzy. I dalej mamy Kitchen Spice i to jest zapach, który mnie bardzo zaintrygował, bo czuć w nim i anyż, i cynamon, i wanilię. Ja nie lubię samego cynamonu. Zapach cynamonowy z Kringla z ręką na sercu podrażnił mnie niesamowicie. On nawet u mnie gdzieś leży w mojej kończącej się już kolekcji, jak wam mówiłam. Ja użyłam kawałeczek tego zapachu, stwierdziłam, że nie jest dla mnie i on u mnie leży, więc na pewno go dam jakiejś koleżance. Ale tutaj ten cynamon w otoczeniu innych przypraw mi się niezwykle podoba. Także też ciekawy zapach i jak będziemy gotować właśnie przed świętami, przygotowywać różne ciasta, wypieki, chociaż sam zapach ciast jest przepiękny, to ten zapach może się palić w tle podczas świątecznych przygotowań, on będzie idealny. Dalej kaszmir i kokoa, no to jest po prostu petarda. Są takie zapachy, które nawet nie muszę wąchać, żeby wam powiedzieć, jak on pachnie. To jest taki zapach kakaowy, ale muszę go powąchać. Słuchajcie, nie wytrzymam. To on pachnie jak takie kakałko, które mama robiła w dzieciństwie w zimny wieczór. Jak wracałam zmarznięta ze szkoły i zrobiłam lekcję, to mam takie wspomnienie i to jest zapach mojego wspomnienia. Chcę mi się ryczeć. Zapach kakałka połączony z czymś bardzo delikatnym i eleganckim. Nie wiem, jak pachnie kaszmir, szczerze mówiąc, ale on jest tak nieoczywisty, ten zapach, jest tak piękny, naprawdę polecam wam ten zapach na wieczór, na relaks, na rozpływanie się w marzeniach, na posiedzenie z książką czy obejrzenie serialu w ramionach ukochanego. Przepiękny, będzie robił fajne tło. I dalej mamy zapach Lumberjack i ten zapach jest bardzo świeży, ma w sobie też coś takiego pomiędzy miętą a jakimiś świeżymi roślinami. On pobudza i pachnie trochę jak w palmiarni. Jeżeli byliście kiedyś w palmiarni i pamiętacie, jak tam pachniało, to mi się tak ten zapach kojarzy, z taką świeżą trawą, właśnie z palmami, z eukaliptusem, także coś takiego. I niestety dwa ostatnie zapachy, ale na koniec jest hit jesieni. I tutaj mam Oak and Fig, także też ciekawe połączenie. I to jest coś pudrowego. Ten zapach pobudza, ten zapach jest taki bardzo świeży, też się trochę kojarzy ze świeżym praniem albo z proszkiem, ale tylko ze sklepu Chemia z Niemiec. Takim intensywnym, fajnym, naprawdę świetny zapach, pobudzający. I ostatnia rzecz, to słuchajcie, zapach liści. W ogóle piękne są te opakowania Kringla, te graficzki. I czym pachną liście? Liście pachną jak wigilijny szusz. Nigdy, przez to, że znam szusz, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Susz, a nie szusz. Szusz, siedzisz w mojej głowie. Tak, pachnie jak taki kompot z wędzonych owoców. Przepiękny zapach. I on będzie fajny raczej do relaksu, on raczej będzie tak otulał i sprawiał, że będziemy mogły przy nim zasnąć, ale raczej starajcie się nie zasypiać przy zapalonych świecach i kominkach, bo to niebezpieczne. No piękny, przepiękny zapach i kojarzy mi się właśnie z Wigilią. Także kochani, ja z tych zapachów wybiorę dwa. Jeden będzie z Kringla, drugi będzie z Janki. I zrobię dla was rozdanie na moim Instagramie. Link do mojego Insta będzie na dole. Jak tylko ten film się pojawi, to tego samego dnia
informacja o rozdaniu będzie właśnie na Insta, także bardzo Was serdecznie zapraszam. Dajcie znać, jak sobie poradziłam z opisywaniem zapachów. Czy byłyście w stanie, czy byliście w stanie sobie wyobrazić faktycznie, jak te zapachy pachną i które z nich najbardziej Was zaintrygowały. To mnie ciekawi, czy potrafię tak opisać, żeby zaintrygować. Także kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa! Patrz! Szczęście mi dopisuje. 4 do 0. 4 zeta, już dyszka. Tra la la la. A co ty mówisz? Jo.